mesa. Ha, witajcie pięknie, kochani. Jak widzicie, skóry są na miejscu. Słynne skóry, bo tak bym je nazwał. Miały wrócić i są. No, a najważniejsze, że są skóry. Jeżeli mnie słyszycie, kochani, to potwierdźcie tylko, że mnie słyszycie. Wszystko słychać elegancko. Siadaj sobie, proszę Wiesław, siadaj. Mamy tutaj, kochani, gościa specjalnego. Cześć. Cześć, witajcie pięknie. No i mamy coś, przed czym nas ostrzegacie, co byśmy tego nie robili. Podobno są trzy jakieś rodzaje. Jeden słabszy, jeden mocniejszy, jeden delikatniejszy. My mamy podobno ten najostrzejszy. Ja nie widzę komentarzy, kochani, natomiast widzę, że jest nas już blisko setka podczas oglądających. Setka już dobija. Kochani, mamy otworzyć tą puszkę tutaj. Jesteśmy na zewnątrz zgodnie z instrukcją, nie otwiera się tego w chałupie. Podobno należy to otworzyć w wiadrze z wodą, nie? W wiadrze z wodą. Podobno miesza się to z ogórkami kiszonymi. No i podobno smakuje to, poza tym, że jest słone. Podobno smakuje. Tu, kochani, mamy przygotowane mleczko do popiki, bo mówili, co by mleko było do popicia. Mamy otwieracz specjalny, który my kupili na tą okoliczność. No i zastanawiamy się, jak to jest z tymi puszkami. Powiem wam, że oglądał kilka filmików na YouTubie. No pięknie, jest nas 200 osób oglądających, co nie ukrywam, cieszy. Na YouTubie oglądałem filmiki Szwedzi, rodowici Szwedzi, którzy uważają to za frykas, czyli przysmak, tak jak my bigos w Polsce. Jedzą to na śniadanie, na obiad, na kolację, od święta. Gdzieś ich tam sałatki z tego robią. Na chlebie, na chlebie. Natomiast spróbujemy to, wiecie, otworzyć. Ja się, kochani, delikatnie śmieję, ale podobno jest moc, jak się to otwiera. Moment przekucia tego syczkiego powoduje, że człowieka gdzieś ich tam bierze, odrzuca na boki. No my postaramy się to otworzyć, no i zjeść ze smakiem, no, jak przystało na rodowitych Szwedów, mimo tego, żeśmy nimi nie są. Spróbujemy, kochani, to syczko, jak to mówią, ze smakiem, jak ten nasz polski bigos zjeść. Powiem wam, że im bardziej tym rusam, tym bardziej puszka puchnie. No co, 300 osób oglądających, jedna puszka, dwóch odważnych dżentelmenów. No i co, no próbujemy, kochani. Otwierasz ty, co ja? Ty otwieraj. Ja będę pogotowił. Próbujemy, kochani. To jest ten moment darecki, jak tu się zbliża. Czy będzie pachnieć, czy to jest ten zapasek. Mamy to, kochani. Powiem wam, że nic strasznego. O, ja pierdolę. Kochani, moment otwarcia jest nieprawdopodobny. Ale smród. Ale powiem wam, że chyba te filmiki... Ale nie jest tak źle. Nie, chyba te filmiki syczkie na tych YouTubach to takie udawane, wiecie, i... Ale śmierdzi. Tylko delikatnie na języczek. Ja nie wiem, kochani Szwedzi, rodowici Szwedzi, my was pozdrawiamy z Zamorza, wiecie, z zawody, z Polski. I powiem wam szczerze, to śmierdzi nieziemsko, ale... Aj kurwa, przepraszam. Jakie to jest słane w ogóle. Kochani, Szwedzi, pozdrawiamy was. Naprawdę macie, albo nie macie węchu, albo po prostu nie wiecie, co jecie. Ale powiem wam, że nie jest tak stary, strasznie. Miało być gorzej. Miało być gorzej, ludzie nas nastraszyli. Ludzie mówili, że będzie strasznie. Co, boisz się chlapie? Ale to śmierdzi. Teraz uważaj na spodnie. Co by to trzeba, tego nie wciągnął. Nie, tego nie zjemy. Czekaj, tu odlać. Mamy to, kochani, jest otwarte. Nie jest źle, wiecie, ludzie mówili, że będzie śmierdzieć. Mamy śledziki, kochani, ładnie wyglądają. Nie jest wcale tak źle, jak ludzie mówili. Nie. Ale, kochani, jak stało na dżentelmenów z Polski, z zawody, podzielimy się talerzykami. Należałoby, kochani, puszeczka pięknie otwarta. Nie wiem, czy lepiej tego nie wdychać, czy na wielkim wdechu to syczko zajeść. A mamy widelce z kulturką, ładnie, elegancko. Widelec do prawej, nożek do lewej. Spróbujemy, wiecie, człowiek nie jest taki. Mówili, że sam smród nas gdzieś ich tam pogoni. Patrzałem na te filmiki na YouTubie, ty też zresztą patrzałeś, tak. No i co? No i ludzie uciekali, my siedzimy. Nie jest tak źle, nie jest tak źle.
Wygląda nawet całkiem przyzwoicie. Całkiem przyzwoicie wygląda. Ta woda, wiecie? To wygląda, jakby ktoś ich podłogę pościerał, wiecie, zalał to syczko octem i do puszki naładował. Śmierć. Śmierci nieziemsko, wiecie. No jeden śledzik, może cię poczęstuję kolego śledzikiem, co? Dawaj. A ty mój, jednego dla ciebie. Dobra, to ja będę ten odważniejszy. Ty będziesz ten odważniejszy? Dobra, no. Wiesz, jak jest odważniejszy. Kochani, to syczko wisi. Dosyć przyzwoicie wygląda. Ja poczekam. To ości, ale to się je chyba, wiesz? To je się. Ja myślę, że je się je, wiesz, to ości. Dobra, uwaga, to będę ten pierwszy. To masz kibel, widz? Ale pokaż się, jak to smakuje, niech sobie ludzie widzą. Kali! Tu mamy, kochani, takie wiaderko przygotowane. Nie, żebyśmy to tutaj przelali, nie? Ale śmierdzi niemiłosiernie, powiem wam. Łzy mi z oczu lecą. Ale zjadłeś? No zjód. Zjadłem. No to co? No to taki chłop to powinien pojeść całą puszką, a nie ma śledzikiem. Spróbujcie teraz. Tani, co by nam syczkim smakowało? Pozdrawiamy I Love Sweden. Śmierć, kochani. Tak poczujesz. Wiecie, kochani, to tak zapaszek, jak mogę go określić, chociaż zapach ciężko opisać, to powiem wam, że spalona guma zmieszana z jakimś czymś, nie wiem, ale kochani, smacznego. Gryź. Ja bardzo przepraszam, ja Szwedem nie jestem. Ale słowo się rzekło, że to zjem. Dajmy dalej, panie. Kochani, ja nie wiem skąd on się wziął, ale on nie kaskader. Ja nie popiłem jeszcze ani razu. Kroję drugi kawałek. Kochani, chodźcie, pogostujecie może? Darecku, może kawałek szle... Dawaj. Kochani, to jest jeba. Ale łzy z oczu lecą niemiłosiernie. Samo leci syczko, wiecie? Dobra. Powiem wam, żeby się baca sam nie krztusił, biorę drugi kawałek. Ale to śmierdzi, jak to śmierdzi. Tego nie da się jeść, bo ja próbuję, wiesz, ale to mi staje w języku, wiesz? Syczko mi się tam zacina, może teraz ci Kuba będzie potrzebny, wiesz? Czekaj, to razem ugryziemy, no. Zobacz. Ja nie mogę, kochani, sam moment. A tak z gulika. Ty masz takie większe kawałki, widzę. Tu wisi tutaj coś, jakaś wątroba chyba przekiszona, przefermentowana. Zdrówka. Na zdróweczku. Co by nam się daszyło? Tak jest. Kurwa, mi to cała spada z widelca. Kochani, to jest nieprawdopodobne, że Szwedzi to jedzą. Na chlebie. Ja na chlebie. Na śniadanie. To jest chyba dla... To będzie tak, wiesz, jak rano wstajesz, jesteś przemęczony, kanapka ze śledzikiem, wiesz, zaraz ci się oczy otwierają, do roboty idziesz. Zamiast kawy. Szwedzi, jesteście niemożliwi, ale rzekł bo się to trzeba zjeść, wiecie. Straszny jest ten moment, kiedy człowiek próbuje, a wie, że nie może. Może kolega od paczki chciałbyś skostować może szwedzkiego frykasu? Kolega mówi, dziękuję, wystarczy mi zapach. Dawaj coś na ruszta, bo głodny jestem. Chodź zaraz, siadaj. Mamy kochani tutaj kolejnego zawodnika, bardzo proszę, jest Darecki. On pozwoli sobie coś ich przegryźć. Więcej. Nie, tyle mu starczy na smagą, jest twardy zawodnik. Nie puścimy go, przytrzymamy go przy kamerze. To jest rodowity Szwed, patrzcie.
Jeszcze może? Okej, okay. Dobra. Mówisz, że okej, okay, wiecie, ale uciek, nie? Dobra, trzeba skończyć. Nie, ogona, no, ogona zostawię. Ogona też zostawiam, kochani. Jeszcze przegryzę. Musiałem się go teraz widzieć. Uciek. Jakie to jest dobre. Uciek. Daj ze buziaka, Agnieszce. Kochani, smacznego jeszcze raz. Jedno wiadro na dwóch chłopów. Mieliby się. Kochani, szczerze wam powiem, tego się nie je. Tego się nie da jeść ze smakiem. Cholernie słone, cholernie śmierdzi, jest cholernie obrzydliwe. Aż tam śmierdzi. Aż tam śmierdzi, mówią, wiecie, a my są jakieś paręnaście metrów od Cypryska. Nie da się tego jeść, ani, u nas. Ale mleczko do popicia. Dobra. Kochani, to jest nieprawdopodobne. Ja wam coś nie powiem, ja jednak wolę chyba swoje oscypki i swoje syneczki. I z takiego śledzika, ale ta wątróbka tu mnie, kochani, jakoś ich tak, no, namawia do jedzenia. Wątróbka nie dobra? Łychłem to. Bardzo ciężki temat. Bardzo. Bardzo. I powiem wam, kochani, tego się chyba nie je. To nie jest do jedzenia, nie? Nie, nie, zdecydowanie nie. Nie. Jakby ktoś miał ochotę, kochani, zapraszamy na śledziki. Wiecie co, my jednak skończymy na tych śledzikach, bo chyba się nie da tego zjeść, ale ten ogonek jeszcze tak na mnie patrzy. Spróbuję go tak szarpnąć, żeby to odpadło, wiecie? Człowiek nie jest taki, co by nie spróbował. Będziesz się męczył. Będę się męczył? No. To tak śmierdzi niemiłosiernie, że jak tu siedzę... Lepiej sobie odkryć ten ogon. Kochani, polecam, zamówcie sobie. Można sobie kupić, 80 dudków to kosztuje, wiecie? Można spróbować zjeść na Sylwestra, impreza gwarantowana, gwara. Na Sylwestra pikny wejdzie. Jakbyście chcieli kiedyś teściową albo teścia czymś smacznym potestować, to naprawdę polecam, bo... Robi się fajnie. Kurwa, mać. To jest niejadalne. Co nie jest jadalne? I do tego grzybki marynowane jak znalazł. Ja was przepraszam, kochani, że uciekł na chwileczkę, ale musiałem... Nie dałem rady. Ci ludzie, którzy pisali w komentarzach, nie rób tego, nie dasz rady, chyba mieli rację, ale przełknąłem wątróbkę, co by nie było. Ale trochę daliśmy radę. Nie, no, zjedli my prawie po jednym śle... Dziku. Ogony zostały. Ogony zostały, tak jest, ogoneczki zostały. Kani, straszne to było, no ale... Ale pierwsza potrawa, która nie jest ostra, a łzy lecą. No powiedz, że nie. No tak jest, pierwsza potrawa, która nie jest ostra, a łzy lecą. Ale to mleko faktycznie jest potrzebne. Cholernie słone to jest, wiecie, to ma strasznie... To jest strasznie słone, a zarazem faktycznie sfermentowane. To sam zapach mówi za siebie, że to śmierdzi. Ten moment, że ludzie to otwierali, uciekali, trochę przesadzony. Ale moment próby zjedzenia... W ustach straszne. To rośnie, wiecie, jak kluska na parze. Ale to dalej idzie. Dalej idzie, nie? Panie spakany. Ja jestem się aż pokwicą, wiesz, ale tak się zastanawiam. Może ci spakuję na wynosuszkę do chałupy. Z oscypkiem. Fajnie mi życzysz. Kochani, kochani, fajnie, żeście byli, fajnie, że jest was tylu. My was pozdrawiamy tutaj z chorzowskich Krupówek. Mieścimy się w Chorzowie na Żołnierzy Września. Takich puszek nie mamy w sprzedaży. Doszła do nas dzisiaj taka paczka i postanowiliśmy sobie tą puszkę otworzyć. Wiedziałem, że mam tego nie otwierać w pomieszczeniu zamkniętym, dlatego usiedlimy tutaj, ale chciałbym to zjeść, wiecie, ale nie potrafię. To nie, do mnie nie przemawia. Nie dam rady. Kolega może? Ja ci powiem, że...
Tego się nie je. Ale Szwedzi, macie moc, jesteście naprawdę niemożliwi. Jeżeli wy to jecie jak my, Bigos, to naprawdę piątka z plusem. Darecki tutaj widziałem, przykozakował, delikatnie zagryzł, pomielił jak gumą do rzucia, ale uciekł. To, co zrobił tam dalej za telefonem, nie będziemy mówić. Obieg do baby, nie wiem, czy je buziaka dał, czy go pogoniła, bo słyszałem, że śmierdzi. Ktoś tam kwicął. Ktoś ich tam kwicął, tak jest. Kochani, no to co? Serdecznie was pozdrawiamy. Dzięki, żeście byli, dzięki, że jesteście. Wiemy, że ta transmisja poszła w świat. No co, można udostępnić, nie trzeba. Dzięki, żeście są. Jutro zapraszamy was już o godzinie 10 rano. Jesteśmy na Chorzowskich Krupówkach, wiecie? A tu za nami powstaje nasza obora, tak jest. Jeszcze śledzika? Tak, ale z chlebem. Teraz z chlebem. Z grzybkiem. Pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się. Nie jedzcie tego w chałupie, wiecie? Nie jedzcie tego w chałupie. Dzięki, żeście byli. Trzymajcie się. Pozdrawiamy was serdecznie. Cześć. Cześć.